Dobra pogoda sprzyja remontom. W ostatni weekend wyremontowano ulicę Pileckiego. W trakcie remontu są ulice Kwiatowa i Zamoście. Niebawem do grona ulic naprawianych dojdzie odcinek Alei Wyszyńskiego między rondami z ulicą Wojska Polskiego i Aleją Jana Pawła II. Jesteśmy przygotowani do tego, aby dokonać naprawy nawierzchni ulicy Wyszyńskiego i ta naprawa będzie dokonana tak naprawdę na przełomie lipca-sierpnia. Tutaj chcemy zgrać ten remont w momencie położenia nawierzchni ścieralnej i otworzenia ulicy Zamoście. Tak, aby nie było tam możliwości blokady, tak jak dzisiaj jest, światłami i kwestia czekania kierowców, a już ulica Zamoście, kiedy będzie otwarta do użytkowania i nie będzie tam problemów z przejazdem, wtedy wejdziemy z remontem ulicy Wyszyńskiego. Planujemy, że będzie to właśnie jeden z pierwszych weekendów sierpnia i tutaj jestem przekonany, że ta firma, która wykonywała też ulicę Pileckiego, tam też znakomicie poradzi sobie, aby ten termin był właśnie kilkudniowy i realizacja tego remontu dokonała się w trybie pilnym. Zakres prac na remontowanym odcinku jest znany. Rewolucji nie będzie. Całość remontu będzie polegała na sfrezowaniu, czyli zebraniu tej uszkodzonej nawierzchni, położeniu nowej nawierzchni asfaltowej, regulacja studni i wpustów ulicznych, które są do wód deszczowych i to na tym będzie polegał cały remont. Nie będzie tutaj przebudowy dodatkowych jakichś wjazdów, zjazdów, czy tak naprawdę jakiejś innej, tylko i wyłącznie remont nawierzchni. Tego odcinka właśnie, który najbardziej potrzebował tego remontu i na tym ten remont będzie polegał. O konkretnym terminie wyłączenia z ruchu części Alei Wyszyńskiego będziemy informować w kolejnych wydaniach Telednia.